W szerokiej kadrze znalazło się 26 zawodników, wśród nich jest 4 siatkarzy PGS Skrybełchatów. W składzie nie ma niespodzianek, są oczekiwane od dawna wielkie powroty Pawła Zagumnego i Mariusza Wlazłego. Mariusz teraz gra bardzo dobrze i jest zamotywowany, chce wracać do reprezentacji. I ja myślę, że potrzebujemy Mariusza, jeżeli gra tak sobie. I po prostu, no, teraz Mariusz zagrywa bardzo dobrze, atakuje bardzo dobrze i gra super. Uznanie w oczach trenera znaleźli także dwaj środkowi PGS Skry, Karol Kłos i Andrzej Wrona. Karol Kłos robi dobry sezon, jest bardzo, bardzo kompletny, zagrywa dobrze, blokuje dobrze, atakuje dobrze, jest szybko i jest bardzo, bardzo ciekawy. Andrzej też robi dobry sezon tutaj, blokuje bardzo dobrze, czyta bardzo dobre gry i też jest bardzo ciekawy dla nas. Francuski szkoleniowiec powołał także libero Pawła Zatorskiego. Paweł Zatorski jest chyba najlepszy przyjmujący w Polsce, szczególnie na flot. I ma bardzo dobry charakter, pracuje, jest super. Dla reprezentacji Polski będzie to sezon długi i wyczerpujący. Siatkarze wezmą udział już na początku maja w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2015. Później w Lidze Europejskiej, Lidze Światowej, Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, by na koniec wystąpić w najważniejszej imprezie tego roku, czyli Mistrzostwach Świata, które jak wiadomo odbędą się w Polsce. Cel, jak zapowiada trener reprezentacji Polski, jest jeden. Cele, no zobaczymy, to szukamy medal oczywiście. Przygotowania w Spale rozpoczną się 5 maja.